No dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj będziemy się zajmować Technicsem FM, AM, Stereo, Receiver SA203. Normalnie gadam jak lektor, nie? Aż co niektóryś, to był no, bardzo fajny komentarz, słuchajcie, pod pogadanką, pod tym audiobookiem, nie? Czy tam audiobookiem. Był komentarz tego typu, że ktoś tam się zastanawiał, czy ten autor dotrwa do końca, takim tempem czytał. Dobra, słuchajcie, co my dzisiaj będziemy robić? Będzie Technics, tak jak mówiłem, będziemy przerzucać, już wybrałem ten na ten, czyli na TS90x9, ten gdzie trafo. Zaraz zobaczycie, co tutaj w środku siedzi, ale najpierw czołówka. O ile mi się udaje zrobić. Postawiać ten transformator, to jest dokładnie TS90x9, wybrany bodajże z jakiegoś polskiego sprzętu Nitry. Zaraz wam powiem, z czego to był wybrany, z Zodiaka bodajże. Musimy przemierzyć napięcia, słuchajcie, na wyjściu tu, na końcówki mocy, najpierw go podłączyć. W oryginale przy zasilaniu z przejściówki 120V napięcia tutaj miałem 3, znaczy jedno symetryczne napięcie, czyli 2 razy 27V i raz było 19V między zerem a po prostu tym niebieskim, nie? Potrzebuję jednego 19V i dwa jedno symetryczne na zasilanie końcówki mocy. Słuchajcie, a tutaj wewnątrz tym jest amplitunerze jest scalak. Amplitunerze Technicsa, tak jak mówiłem, STK2028 siedzi scalaczek. Technics na scalaku. Ale za to wskaźniki ma bajeranckie, ma wszystko ma na LEDach, prawie tak jak nasza poczciwa Toska. No i próbujemy przerobić go ze 120 na 220, wymieniając trafo. Niestety te trafo ma tylko jedno zasilanie. Tak jak widać, już tutaj jedno obcięłem i ma tylko 120 V. Jak podłączę go po 220, to będę miał po 230, tam 40. Zresztą w sumie zaraz sprawdzimy. No i dobra, będziemy je pomału tutaj, słuchajcie, mierzyć, podpinać, coś tu działać. Może takim lądem teraz polecimy, to słuchajcie, to może to tak szybko tutaj zadziałamy, tak odepniemy tutaj stare wejścia z końcówki mocy. O, wyjścia. Pierwsze trzy. Ja to sobie mniej więcej rozrysowałem, jak są uzwojenia. Tutaj było żarówki, jedno takie podwójne i tutaj wyjście trzy na końcówkę mocy. Dobra. Co musimy zrobić? Musimy na krótko na razie podstawić tutaj, znaczy podstawić. Będziemy je tutaj sobie podstawiać, no. Także jedziemy z podstawianiem.
wiem, czy to mi w oczach, czy to prześwietlony ten obraz. Będziemy mierzyć ten transformator, sprawdźmy, co my tu mamy. Musimy mieć przynajmniej po 27 V na gałąź. Podłączony? Podłączony, co jest? Tu idzie przez to, tu idzie przez to. Dobra. Coś tu mamy. AC? AC. Jest 37. 2 razy 19, no to trochę mało. Po filtracji 24. 23 co? No. Tu, ale no, i tutaj będzie napięcie 19. Trzy, 42. Coś tu mi nie pasuje. Jest 6. A, tu jest jedno dzwonienie. 43 V, to jest drugie moje dzwonienie, dobra. Dobra, tu pasuje. No cóż zrobić, no. Będzie miał troszkę mniejszą moc. Ale za to się nie będzie aż tak mocno grzał, nie? Dobra, działamy. Dobra, słuchajcie, jest tak, tylko może wibracje wyłączę, żeby mnie to nie szumiało. Podstawiłem trawko, jest tak, napięcie symetryczne tutaj tymi trzema idzie o taką i tutaj napięcie 19 V na resztę tunera. Te trawko będzie w ten sposób, bo tutaj zamontowane będzie leżeć, tylko że tutaj jeszcze musi być przekładka z preszpanu, bo bezpiecznik jak widać się jej. Albo nie będzie, nie wiem co ja robiłem z tymi kamerami, że one tak, albo może tu jest tak zawidno. To będzie tutaj na przykręcone, jak widać, na cztery śruby. O. I to wszystko wejdzie pięknie w obudowę, tylko że zobaczcie, bezpiecznikiem dotykam do trafa.
trzeba przekładkę z pryszpanu zrobić w ten sposób, że cały spód i tu do góry. Zrobimy to zaraz. Najpierw test i sprawdzenie, czy wszystko zatrybi. Wow! Będzie dobrze, słuchajcie. Jeszcze na razie nie ma. Teraz tak, podłączmy jakoś tutaj antenkę i zaraz podłączymy głośniki. Dobra, mam antenę. Włączę tutaj od tej strony, bo 300 umowa to można krokodylka. Zobaczcie, będzie chodzić. Głośno zrobiłem, poszło na maksa. O, sygnał tutaj już widzę, łapie. Dobra, podłączam głośniki. No ciekawe, albo inaczej, zamiast głośników mamy przecież sztuczne obciążenie. To włączymy sztuczne obciążenie. Dobra, słuchajcie, sztuczne obciążenie podłączone, generator pod auxa podłączony. W tej chwili praktycznie rozgrzewamy trochę, że tak powiem, mało tej mocy, ale za to przy 4 ohmach, w tej chwili na 4 ohmach i jest tak, słuchajcie, patrzcie na pomiar. Jedziemy z tym na max, jest na max, lewy kanał. Tu już zaczyna łamać. Tu jeszcze nie łamie. Mamy 10, no prawie 11 V, 10,9 V w RMS-ie. Tutaj mamy no 11 V w RMS-ie, można powiedzieć 11 V. Przypinam oscyloskop na prawy kanał. I mamy, gdzie ten balans jest, moment, bo ja tutaj chyba balans, no, przejechałem balans. Okej, i jedziemy z tym do końca. 12,6 V zaczyna łamać, jak balans ustawię na środku. 11 V w RMS-ie na kanał przy 4 ohmach. Przy 8 ohmach właśnie przełączyłem na 8 ohmów. Napięcie jest 12, no prawie 13 V. 13 V jest na 8 ohmach, ale to jest na 8 ohmach. Czyli jednym słowem, słuchajcie, pisku nie słychać, nie? Pięknie pracuje. Nawet zimny, nawet jeszcze wiatrak nie pracuje na razie, bo to jest trochę za mała moc, żeby ten sztuczny obciążnik ruszyć. Za to tutaj się ładna moc wydziela, bo już jest letnie. Przy 8 ohmach 13 V, przy 4 ohmach 11 V. No to dobra, to liczymy, jako to mam, jaka mi tu moc wyszła, nie? To jest tak, 11 razy 11, tak, podzielić przez 4, 30 W przy 4 ohmach. I 13 razy 13 podzielić przez 8. 21 W przy 8 ohmach. Wyszło mi 2 razy 20 W. 21 W przy 8 ohmach. Wskaźniki. No delikatnie. Czekajcie, bo ja tutaj pokręciłem już coś. Wskaźniki trzymają 20 W na kanał z amplitunera, gdzie ten STK potrafi 40 wydać, prawie 35 W, 2 razy 35 W. Wystarczy w zupełności, 2 razy, ile tam było? Przy 8 ohmach 21 W, 2 razy 21 W i 2 razy 30 W przy 4 ohmach, ale za to przy 4 ohmach. Przełączmy na 4 ohmy. Może to śmiało sobie pracować. O, i w tej chwili pracuje na max. Na max. Słuchajcie, przy 4 ohmach. Tu już łamie. Tu nie łamie. 11 V. Równiutko, jak mordę strzelił. 11 V nie, i nie łamie. Dopiero teraz łamie. Przy 11,5 V.
wszystko gra. Wszystko chodzi. Tylko jeszcze teraz go poskręcać do kupy i będziemy mieli ładny amplitunerek Technicsa, słuchajcie, 2x20 W. Dobra, to odłączmy sztuczne obciążenie. Można śmiało podłączyć głośnik. Najpierw go poskręcamy, podłączymy głośnik i zobaczymy, czy tu nie trzeba czegoś podstroić. Zobaczcie, jak chytrze jest żaróweczka, która właśnie się nie świeci. Podświetlanie, o, tutaj trzeba też będzie to poprawić. Tutaj nawet 4 przewody i do jakieś 2 żarówki są chyba, jak łapnie. Zobaczcie tutaj, o, jest, jak przekręcę skalę. O. Zobaczcie, chytrze na sprężynie jest zrobione prowadzenie przewodów. Dobre, nie? Technics z USA będzie na polski rynek. Trafo jest na wyrost, także w zupełności 4 omy. Jest mniejsze napięcie niż w oryginale, delikatnie, niedużo, ale za to 4 omy będzie mógł obsługiwać i nie będzie się tak wcale mocno grzał. Dobra, podpinamy i jedziemy z tym koksem, trzeba to poskręcać. Będziemy to montować przez preszpan, bo przez taki, to jest plastik PCV cienki, żeby odizolować od bezpiecznika. Mało tego, ja tutaj jeszcze sobie nałożę taśmy kawałek, żeby tego nie załamać za bardzo, żeby to kiedy tam w przyszłości nie odpadło. Dobra, gdzie jest izolacja? O. Żeby się nie przetarło, nie odpadło. Nie wiem, czy mnie słychać, czy nie. Straszne chyba zakłócenia są od wiatraka. Okej. No to teraz tak, to idzie tędy, a to wychodzi tędy. To wszystko jest zamontowane tu. Jednym słowem musi być to podłożone aż pod śrubki. To w tą stronę, to w tą stronę. Okej. Mniej więcej tak to będzie zamontowane. Teraz wam pokażę. O, tak, żeby tutaj była ta przekładka, ona idzie aż pod transformatorem i śrubami od spodu z transformatorem będzie dociśnięte. To będzie wszystko oczywiście tutaj powiązane. Wszystko wejdzie na styk idealnie równiutko.
Dobrze, to teraz musimy co? Spróbować. Aha, tutaj jeszcze musimy faskę zrobić na te. Jest idealnie. I tutaj był rekwat. Dobra, wychodź. Mam cię. Teraz by się przydało tu otworki, to wytopimy w tym plastiku. Wiecie, te otworki. O. Przełożymy śrubkę, chociaż jedno, żeby przyłapać. Reszta może będzie pasować. Żeby i to za bardzo mnie przeszkadzało. Specjalnie wykładzinka jest, znaczy filc jest położony na stole, żeby nie drapać, a wszystko się tutaj w koło ciąga. Kurczę, no tak za krótko, tak za długo, tak to będzie najlepiej. Teraz tak. Jedna śrubka jest przełożona. Teraz. Jest druga. O. Tutaj wypełnimy otworki. Czwarta. No i teraz tak, musimy tutaj nacelować to. Powinno przypasić. Ciężki ten transformator. Nie ten jest. Kurde, nie wiem, że ciężki transformator, to jeszcze coś mi tutaj nie pasuje? Jak ja to mierzę? Dobra, cicho, chyba przyłapię. Jeden załapany. Teraz tak, z powodem. Żeby tutaj poprzykątnie połapnąć. No niemożliwe, panie, tu nie jest ta dziura w ogóle. Dobra, muszę ten. To się przyspieszy. Dobra, są dwa załapane są. Dobra, to teraz te muszę pasować. Wszystko stąd. Tylko ten mi pasuje.
to jest inny rozstaw z tej strony. I to całkiem inny rozstaw z tej strony jest. No cyk. Normalnie przymierzę, czy to jest to samo. No 40, tak? 40, no. Skręcamy. Nawet nie dotyka, ale dobrze, że podłożyłem ten preszpan. Dobra, będzie dobrze. Musimy dosyć równo to poskręcać, żeby się zamykało wszystko. No dobra. Mamy to teraz resztę nadmiar przewodów. Musimy tutaj zwinąć. Już była taka ładna opaska. Gdzieś była. Zrobimy po chińsku. O. Wszystko jest jak stąd. Tu gdzie zwarć nie ma, słuchajcie, tutaj też nie ma. Zrobiłem trochę po chińsku, ale nieźle. Tu wszystkie przewody można by było w sumie tak przełożyć na tę stronę, żeby to prosto było. Nie, jest wszystko dobrze. To tak było w oryginale, gdzieś one tutaj tędy leciały. Bezpiecznik odizolowany od transformatora, wszystko jest git. Włączmy, zerknijmy, czy się nic nie zapali. Wszystko jest dobrze. Jeszcze tylko tutaj skręcam, żeby to bardziej doszedł ten transformator i będzie można pokrywę założyć. To jest w Technixie. Technix SA203. Przedobrzeć. Musi tak być. Wszystko już wlezie, także zakręcamy pokrywę. Aha, jeszcze podłączenie głośnika, słuchajcie. Przydałoby się podłączyć głośnik i posprawdzać. Także moment. Dobra, słuchajcie, troszeczkę go podstroiłem.
Zobaczcie, jakie on ma chytre trymery na kondensatorze, nie? Zobaczcie, te śrubki na tym to są trymery. Po kolei układ wejściowy, pierwszy trymer, układ wzmacniacza, trzeci trymer. Te dwa są nieużyte, a ten trymer jest dostawiony do heterodyny, ta cewka żółta. No i UKF podstrojony, AM też chodzi. AM nie ruszałem, czułość jest ok, bo trwałe średnie ma. Średnie i UKF, nie ma długich, nie ma krótkich. Gra. Pięknie gra, no. No i dobra, czyli tak, wyłączamy, zabieramy te antenki i składamy, słuchajcie, i składamy. Lecimy z longa od razu i teraz tak, słuchajcie, Technipsik wstawiona, wstawiony, wymieniony transformator z tego na dwa razy większy oczywiście, ze 120 V na 230 czy na 240, wszystko gra, wszystko chodzi, tak jak przed chwileczką sprawdziłem, można by było jeszcze gałeczkę poczyścić, bo brudna. No i dobra, słuchajcie, to by było na tyle z tego odcinka. Być może w niedalekiej przyszłości ktoś ten sprzęt wygra w jakimś konkursie, a jak nie, to jest... W sumie jest na razie u mnie. Gdy ktoś był zainteresowany, to zapraszam na maila. O. No dobra. Jak zwykle o jednej rzeczy zapomniałem, słuchajcie. Jeszcze raz go rozkręcę. Tu trzeba wstawić podświetlenie wskazówki przecież. Żarówkę wymienić. Dobra, zaraz to robię. Także ja pozdrawiam i to by było na tyle. Stawiajcie te łapki do góry. No i zapraszam na kolejny film. Kolejny film z polskiej Unity. Na 100% będzie z polskiej Unity. Dobra, ja już nie przedłużam, bo to i tak się ciągnie długo. Pozdrawiam.